trening. O godzinie 22 po ucięciu bratwiny. Tutaj przedstawiam dwie perełki z jakimiś znakami jeszcze. Instytutu jakiejś śmierci, wag 5-kilogramowy dokładnie. A wracając do tematu, do meritum sprawy, albowiem artykuł był, czy chcesz mieć dużo ramiona, bo to można je uzyskać, ale jest nie to, że pan dzisiaj nie da. Ani kawała śmieca, nie zdarzało. I to też są prądki, że wyglądają od tematu. Trening na dobranoc. Długo tego jest? O losie, to się za... Dobra, czwarte były ubilania z linką wyciągu bodajże. No to teraz następny. Uginania w pozycji izolowanej dla mnie znakomite ćwiczenie do rozbudowania masy. Trening bicepsów kończę uginaniami w pozycji izolowanej, chociaż pod względem technicznym jest to ćwiczenie na wybrzuszenie mięśni. Odkryłem, że dzięki niemu uzyskuję przyrost masy. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Zaakceptowałem ten fakt, ponieważ przez lata doświadczeń nauczyłem się tego, które ćwiczenia powodują wzrost moich ramion, na które nie zauważyłem również różnicę w głębokości i pełności mięśni wtedy, gdy na jakiś czas wyrzucę jakieś ćwiczenie z programu. A kiedy na kilka tygodni przestanę robić uginania w pozycji izolowanej, moje ramiona tracą tylko na głębokości. Trzęsła ta sztanga. Taki rozstrzypany, nieprzygotowany, tydzień nie trenował, a może więcej. Godzina 22, 30 stopni ciepła. Bosko. Gdy robię to ćwiczenie, opieram łokieć na wewnętrznej powierzchni uda i robię wolne, głębokie i pełne powtórzenia. Opuszczam sztangielkę powoli, jak jest u góry. Przytrzymuję ją w tej pozycji przez sekundę lub dwie, napinając jak tylko mogę moje bicepsy. W tym ćwiczeniu nie używam tak dużych ciężarów, może 20-22,5. Ale po czterech seriach, po 10-15 powtórzeń, proszę mi wierzyć, moje bicepsy są napompowane. Jak zwykle podkreślam konieczność czuwania się w pracy mięśni. Jak tylko straci się to wyczucie, to wiadomo, że ćwiczenie nie robi się skutecznie. Podsumowując, należy nauczyć się swoich ciała i znaleźć takie ćwiczenia, które przynoszą najlepsze rezultaty. Następnie należy je robić w sposób, który separuje mięśnie i wyczerpuje je zupełnie. Należy doprowadzić do stanu, w którym mięśnie zaczynają piec i są w pełni napompowane. Nigdy nie wolno stracić wyczucia mięśni. Należy starać się, aby do pracy nie włączały się mięśnie pomocnicze. Moja wypróbowana dieta. Następny artykuł będzie. A
poczułem aktywowanie mięśni. A fajnie, bo nie widać, że jest już... Mam wrażenie, że jest mniej. Już jest. Jest więcej niż... Cicho. He? He? Chyba coś odkryłem. Ale już teraz sobie dam spokój. Nie będę kombinował. Może będę mógł założyć więcej na sztangę. Dzięki temu. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra. Moja wypróbowana dieta. Dieta tego pana, nie moja przypadkiem. Mam wrażenie, że jestem stosunkowo duży. 130 kg. I 17% tłuszczu poza sezonem, a w czasie sezonu 113,4% tłuszczu. Posiadam też stosunkowo duże ramiona. Czy rozumiesz, jaki jest związek między ciężarem ciała i ogólną masą, a rozmiarami ramion? Nie można mieć jednego, nie posiadając drugiego. Mocno wierzę w to, że aby mieć duże ramiona, trzeba być ogólnie dużym. Tak powiedział Greg Zulak. Jeśli chcesz mieć duże ramiona, twoja waga musi wzrosnąć. Musisz przybrać 4,5 do 7 kg na każde 2,5 cm przyrostu obwodu ramion. By obwód zwiększył się o 10 cm, musisz przybrać na wadze od 18 do 27 kg. To jest ważna zasada. W której minucie ja to mówię? W 6 minucie ja to mówię. Ja to wytnę, ja to puszczę osobno. Że aby przybrać w bicepsie 10 cm, musisz przybrać na wadze od 18 do 27 kg. Ogólnie mówiąc, przy tych wcześniejszych zawodnikach, amatorach ćwiczących, biceps połowa ciała. Później już nie jest tak pięknie, bo kopyta muszą być duże. I brzuch. Ale zobaczcie, jak mam pięknie dużo miejsca teraz, nekulenek. No, jeszcze źle to zrób. Niech ci spali na dużo miejsca. Gdzie mój przyrząd? Proszę bardzo. I z drugiej strony. I już jest szanowna stówka. Mistrz świata, najsilniejszy człowiek na ziemi, globu. Dobra, powiedział co wiedział, to teraz poczyta. Nie mówię, że nie można zwiększyć rozmiarów bez przybierania na wadze, ale dużo łatwiej i szybciej jest uzyskać przyrost centymetrów obwodu, gdy przybiera się na wadze. Mogę śmiało powiedzieć, że gdybym miał nagle stracić... Co ja tu pod tym okiem widzę? Spoceń? Gdybym miał nagle stracić 45 kg wagi z powodu choroby, wymiary moich ramion nie byłyby nawet zbliżone do tego, jaki są obecnie. Mogę prawie przepowiedzieć, że byłyby one od 15 do 20 cm mniejsze. Logicznie się tym... Nad tym zastanówmy. Czy sądzisz, że obwód moich ramion nadal wynosił 56 cm, gdy moja waga spadła do 68 kg? Oczywiście nie. Czy sądzisz, że twoje ramiona urosną do 50 w obwodzie, jeśli twoja waga pozostanie na poziomie 70 kg? Oczywiście nie. Jeśli jesteś chudy i masz małe ramiona, jedyną metodą na uzyskanie dużych ramion jest zwiększenie masy ciała. Tak, tak, tak. Idę zobaczyć, co pod tym okiem. Jednak nic, po prostu się ze mnie daje. A to by mi się coś przydało, teraz dotrzymałem tej sztangi.
Terminator. Jak sam Bogusław Linda, niepokonany. Jak sam Andrzej Gołota. Tak więc co zrobić? Jedynym sposobem na zwiększenie wagi ciała jest ostry i regularny trening oraz spożywanie dużych ilości kalorii i białka. Osobiście poza sezonem staram się jeść 2 gramy białka na każdy kilogram wagi ciała i przeważnie jem podwójną dawkę, to jest 500 gramów białek. Nawet nie byłoby ciężko codziennie jeść taką ilość, więc muszę polegać na suplementach z dużą ilością białka serwatkowego. To jest jedyny sposób, by przydać na masie. Zjadanie 3000 kalorii dzień, kilokalorii, nie kalorii, dziennie oznacza zachowywanie obecnej wagi. Skąd można wiedzieć, czy je się wystarczająco dużo? Jeśli ostro trenujesz i nie przybywa ci wagi czy masy, po prostu nie jesz wystarczająco dużo. To jest fakt. Należy dodawać kalorii i białek do czasu, aż dojdzie się do poziomu, że tygodniowo będzie przybywać około pół kilograma, bo nie kilo, kilo to 1000. Także jak z treningiem, tu też trzeba pamiętać o tym, że są różnice, że się różnią między sobą, jeśli mówimy o sposobie odżywiania organizmu. Każdego z nas posiada inne potrzeby i inny metabolizm. Woda. Reagujemy w różny sposób na różne rodzaje potraw. Niektórzy potrzebują więcej tłuszczu, inni potrzebują więcej węglowodanów. Osobiście, by rosnąć, potrzebuję dużo białek i dużo węglowodanów. Z nie za dużą ilością tłuszczu. Moim ulubionym źródłem białka jest czerwone mięso. A nie, jak pana stać. Zapomniałem dodać, że będę teraz zboczony na punkcie sufitu w tych kolejnych seriach. Ty mi tu siedź prosto w naszym ośrodku. Poza sezonem jem go tak dużo, że postronny obserwator mógłby powiedzieć, że zjadam ilości, które wystarczyłyby dla czteroosobowej rodziny. Indyka i białe mięso z kurczaka jem tylko przed zawodami. Poza sezonem nie jem dużo ryżu, dużo ryżu, pieczonych ziemniaków ani warzyw. Jem dużo sałatek i dużo burrito z wołowiną i warzywami w środku. Jest to przyjemniejszy sposób na jedzenie warzyw. Oczywiście moja dieta przedkonkursowa nieco się różni od tej poza sezonem. W tym okresie zjadam mniej kalorii, ale nigdy nie zmniejszyłbym ilości białka. Odkryłem, że to daje mi wcięcia i bez potrzeby poświęcania ciężko zarobionej tkanki mięśniowej. Oto moja dieta w okresie budowania masy mięśniowej. Posiłek pierwszy, jak tylko wstanę, wypijam koktajl białkowy, na przykład mezotech. Mogę czasami dorzucić trochę dodatkowych węglowodanów w formie mleka i lub owoców. Czyli zamiast ilu wystarczyło, jak powiedział, albo tak, według logiki. Posiłek drugi, 2 godziny później, pół kilograma wołowiny, czasami po steku zjem ciasta, aby zaspokoić chętkę na słodycze. Posiłek trzeci, 2 godziny później, koktajl białkowy z pełnym mlekiem i bananem. Posiłek czwarty, 2 godziny później, 4 duże burrito, pełne czerwonego mięsa i warzyw. Posiłek piąty, 2 godziny później, koktajl białkowy zmieszany z 2% jogurtem o naturalnym smaku, garścią pokrojonych truskawek. Posiłek szósty, 2 godziny później, pół kilograma czerwonego mięsa albo 4, bo i to jest to posiłek przed treningiem. Mogę znowu zjeść ciastko albo coś innego zrobionego z cukrów prostych jako szybkie źródło energii potrzebnej do treningu. A teraz walimy się na ławeczkę i zrobimy 3 szarpnięcia wygrywania i w ogóle. Dobra.
Kimę i szkieletor w jednym. Posiłek siódmy, natychmiast po treningu, jak tylko odłożę ciężary. Dwie lub trzy miarki TRTH zmieszane z około 1,4 litra wody. To zwiększa dopływ tych bezcennych węglowodanów i kreatyny jednouwodnionej do wygłodzonych komórek mięśniowych. Próbowałem różnych posiłków, ale ten wydaje się być dla mnie najlepszy. Posiłek ósmy, pół godziny do 45 minut później. Jedna porcja koktajlu, 600-gramowy ser, tek z pieszonym ziemniakiem albo ryżem i sałatka. Mogę też zjeść deser, moim ulubionym jest sernik z jagodami. Posiłek dziewiąty, dwie godziny później, zaraz przed pójściem spać. Koktajl białkowy z pełnym mlekiem. Uwaga, to może wydawać się ekstremalnym, ale kiedy następuje zastój wynika w treningu, ustawiam sobie budzik na 4 rano. Tak aby w środku nocy móc wypić jeden dodatkowy koktajl. Potem wracam z powrotem do łóżka. To może wydawać się głupie, ale radzę spróbować. Skoro ciało moje rośnie. Skoro ciało rośnie właśnie w nocy, zobaczysz, że to da wyniki. Zapłacę na śmierć, powiem się artykule. Suplementy mój ostatni kluczowy element do osiągnięcia sukcesu, jak większość czołowych kulturystów, polegam na suplementach pomagających w rozwoju siły i rozmiarów. Suplementy dostępne dla kulturystów są genialne, jeśli porównać je do tego, co było wtedy, gdy zaczynałem. W dzisiejszych czasach, 20 lat temu, suplementy rzeczywiście mogą stanowić o zwycięstwie lub przegranej. Pozwoliły mi na napakowanie większej masy, niż sądziłem, że jest to możliwe. Tylko w ciągu ostatniego roku moja waga konkursowa podskoczyła o 7 kg i przybyło mi ponad 2,5 obchodzie ramienia. Niezły wynik jak na jeden rok. Często zastanawiałem się, jaki byłbym dzisiaj duży, gdyby te cudowne technologiczne były dostępne, gdybym młodszy. No. Wypijam przynajmniej 4 porcje koktajlu z białej serwatki dziennie, a czasami aż 6, w zależności od tego, jak ciężko trenowałem i ile mam czasu. Takie koktajle są bardzo proręcznym posiłkiem. O wysokich zawartości białek serwatkowych i glutaminy. Dzięki tym koktajlom i wołowinie mój organizm z wartością zyskuje taką ilość białek, jaka jest potrzebna do wzrostu. A teraz się przesuwam. Na kolana. Śpiewa Lucian Pavarotti. Pum 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 pum. No, widać mnie? Nie wiem, czy mnie widać, bo ja się nie widzę. Jak ja się nie widzę, to znaczy, że mnie też nie widzicie. Tak, czy nie? Chyba nie, co? Stwierdzam, że jeśli chodzi o wypełnienie mięśni, to koktajle z białka serwatkowego zawierające dużą ilość witaminy dają doskonałe rezultaty.
czasu, kiedy zacząłem je pić, moje ramiona wyglądają pełniej i są bardziej wyokrąglone. Skoro wypijam 4 do 6 porcji dziennie, to dostarczam organizmowi od 40 do 60 gramów kwasu glutaminowego i glutaminy, co jak wiedzą wszyscy profesjonaliści, prowadzi do zwiększenia objętości komórek i lepszego wzrostu. Ale zawsze lubię zatrzymywać wodę, trochę wiedzy dla siebie, dlatego też nic nie powiedziałem o tych koktajlach. Chrisowi Cormier, gdy ten napomknął o tym, jak moje ramiona są pełne. Zajebista reklama tego. Czego glutaminy, tak? Bo on tej gazety nie czytał, nie? Okej. Okay. Nic innego nie było. Biorę również acetobolan, który, jak stwierdziłem, podwyższa u mnie poziom naturalnego testosteronu. Pamiętam, że gdy zaczynałem go brać, zauważyłem znaczny przypływ siły wręcz z dnia na dzień. Zauważyłem również, że od tego czasu każda sesja jest udana i że regeneruję się dużo szybciej. W zeszłym roku zacząłem brać anabolan na przemian z anotestenem, który jest prohormonem zawierającym adrenostenedion tribulus telestis i DHEA. Formułka ta wpływa na podwyższenie poziomu testosteronu, co jak wiedzą wszyscy kulturyści, jest bardzo ważne. Wiedzą to wszyscy kulturyści? I że jest ważne. Od czasu, gdy zacząłem brać anotesten, uzyskuję dużo lepsze napompowanie i zyskałem też na rozmiarach i siły. Jak do tej pory nie używałem jeszcze jednego suplementu, o narzwienortesten. Jest to suplement zawierający dion i nandrostenedion, które działają podobnie jak dekadurabolin. Kilka znanych kulturystów, z którymi ostatnio trenowałem w klinice w Kalifornii, powiedziało mi, że łącząc amotesten z nortestenem daje podobne rezultaty jak jednoczesne branie testosteronu i dekadurabolinu. To na zdrowie! Na prohormonach dekie się robi, tak. Muszę przyznać, że nie mogę doczekać się momentu, kiedy będę mógł użyć tej kombinacji anabolicznej. Zanim pewne osoby nie poznają się na jej mocy oddziaływania i nie stanie się to nielegalne. Rada, jak szybko zrobić rzeźbę, to rada. Jeśli chcesz uzyskać wcięcia, nawet wtedy, gdy nie zamierzasz brać udziału w zawodach, wszystko, co musisz zrobić, to dostać swoje ręce środek do spalania tłuszczu i wprowadzić kilka małych zmian do codziennego programu. W skrócie, należy zacząć robić 30-minutowe sesje ćwiczeń na układ krążenia 2 razy dziennie. Raz jako pierwszą czynność zaraz po wstaniu i wzięciu środka spalającego tłuszczu i drugi raz wieczorem przed pójściem do łóżka. Drugą porcję środka spalającego tłuszcz należy wziąć przed drugim śniadaniem około południa. Tak długo, jak będzie się normalnie odżywiało, pił dużo wody i prowadził regularny trening z ciężarami, tłuszcz po prostu się spali. Wiem, że każdy będzie mnie zaskoczony tym, jak skuteczny jest to środek. Wiem, że może to brzmieć jak powiedzenie powiedziane ze zbytnią pewnością siebie, ale to jest prawda. Kierunek, w którym zmierzam, moim celem jest zwyciężenie w następnych zawodach NPC w bazie plus 90. Z nabytą wiedzą o treningu i dzięki używaniu suplementów mam uczucie, iż posiadam przewagę nad konkurentami. Jak powiedziałem wcześniej, moja waga w okresie pozasezonym wynosiła w zeszłym roku 130 kg, w tym było 17% tłuszczu, ale do czasu, gdy zacząłem brać suplementację, moja waga podskoczyła aż do 126 kg, a procent pozostał na poziomie 10%. Oznacza to, że zyskałem dodatkowe 6 kg u tej tkanki mięśniowej, której nie miałem w zeszłym roku, zanim zacząłem brać suplementy.
tymi przyrostami, jakie uzyskuję, mam uczucie, że wszystko zaczyna się dla mnie składać do kupy. Poznałem swoje ciało jak nigdy dotąd. Wiem, jak się właściwie odżywiać, wiem, jak trenować poprawnie i teraz mam jeszcze suplementy, do których mam całkowite zaufanie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinniście w przyszłym roku zobaczyć nowego, poprawionego Dana Freemana, dużego jak nigdy dotąd i w najlepszej kondycji. Ktoś, kto ewentualnie mnie pobije, będzie musiał być diabelnie dobrym kulturystą, gdyż zamierzam stawić się masywny, wyrzeźbiony, przygotowany się zamierzam stawić. Trwajcie przy treningu i znajdźcie to, co przynosi wam najlepsze rezultaty. Powodzenia! Następna będzie notatka z Półtuska. A później będzie bez cenzury tego szanownego pana Greg Zulaka. Ogólnie to muszę się dopytać, czy w ogóle będę mógł to czytać. Nie chcę, żeby mój pamiętniczek treningowy cholera usunęło. No i pozegnalna seria to będzie po prostu rozpięcie i tak zostanie. To też ma swoje tam podstawy naukowe, żeby dotrzeć do tych pewnych, nie tych pewnych, tylko do nieużytych jeszcze tkanek mięśniowych, aby je porozrywać dogłębnie. Czyli po prostu robię rozpięcie i pozostaje chwilę. Dobra. O, dziękuję. Powstań, świeć. Ogólnie to schudłem 2 kilo chyba.